Dzień dobry, o poranku u Basi Tarot, spokojnej ścieżki. Zapraszam na energię weekendu 23-24 marca. Karta, która wypadła jako pierwsza, to czwórka denarów. Będzie więc tłem czytania. To jest taka energia mówiąca, że jesteśmy w stabilnej sytuacji, kontrolujemy wszystko, i że nie chcemy nic więcej póki co robić i wychodzić poza te ramy bezpieczeństwa, bezpieczne schematy. Więc bardzo zwracacie uwagę w ten weekend na to, czy nie przekraczacie limitu zasobów finansowych na wydatki, czy nie przekraczacie swoich zasad i granic, trzymacie się bezpiecznego brzegu i może z tym Wam być w ten weekend dobrze. Wiecie, co jest dobre dla Was, wiecie, jaka inwestycja jest dla Was bardziej stabilna i bezpieczna. I takie jest tło tego czytania. Pojawił się król denarów przy karcie diabła i z szóstką buław. Wniosek może być taki, że w ten weekend spłyną do Was jakieś propozycje od mężczyzny, propozycje, które będą wręcz na pierwszy rzut oka propozycjami nie do odrzucenia, ale one mogą mieć jakiś podtekst. Może być jakaś ukryta gwiazdka, czyli propozycja coś za coś. Może też propozycja jakiegoś układu. Ja Tobie coś dam, ale w zamian za to oczekuję czegoś. To jest troszeczkę taka energia toksyczności, manipulacji, warunków ukrytych, których Ty jeszcze na ten moment nie widzisz. Jeśli ktoś Ci coś zaproponuje, to musisz się zastanowić, czy nie robi tego pod wpływem chwili, czy nie robi tego interesownie, czy jest to dla Ciebie bezpieczne i korzystne. Co dla Was samych można wyciągnąć z tych kart? Inwestuj tylko w to, co najlepsze. Zwracaj uwagę na wartość drugiego człowieka i wartość własnej osoby. Staraj się budować relacje, w których można budować zaufanie. Pokaż, że jesteś osobą godną zaufania. Kartę diabła odwróć na swoją korzyść. Patrz tak, abyś Ty dobrze wyszedł na tym, Ty dobrze wyszła na tym. Zwróć uwagę też na może jakiś stan zapalny, gorączkę, temperaturę u siebie, bo coś takiego się tu też pojawia na ten weekend. Pamiętaj, żeby pilnować swoich spraw, nie ufać pierwszemu dobremu wrażeniu. Żeby się tam nie zachłysnąć czymś, że jest coś super, bo ten zapał może szybko zgasnąć. Pilnuj po prostu swojego, niech Twój zapał nie gaśnie. Myślę, że też będzie trzeba się z czymś dzisiaj do kogoś przypomnieć. Życzę Wam udanego weekendu. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Pa, pa.